Dzisiejszy przekaz został wywołany niezwykle niebezpieczną sytuacją w Poznaniu na słynnym przejeździe rowerowym połączonym z przejściem dla pieszych na ulicy Lutyckiej. Otóż z kraczorów na tak zwanej petardzie wypadła Madonna z wielkim cycem na rowerze, który z przodu miał takie dołączone jeszcze dwa jakby wózeczki, gdzie siedziały dzieciaki. Zero refleksji, zero zwolnienia, ani w prawo, ani w lewo. Buch częściowo na ten przejazd rowerowy, częściowo po przejściu dla pieszych i zniknęła w pobliskim lesie. Dosłownie 30 sekund za nią taką sytuację powtórzył inny idiota na rowerze, ale on miał tylko jednego dzieciaka i to na siodełku z tyłu. To do was kieruje ten przekaz, idioci. To nie zawsze ten anioł stróż będzie, czy to idziesz pieszo, czy jedziesz rowerem. Jego może zabraknąć, a jak go zabraknie, to już będzie po tobie. Oczywiście żaden z tych rowerzystów czy rowerzystek nie miał chociażby podstawowej kamizelki, która zwiększa widoczność w sposób ewidentny. Żaden z tych idiotów rowerowych niestety nie miał nawet takiej opaski albo innego elementu dodatkowego. Ja do was kieruję ten bardzo celny przekaz. Rowerzyści, bądźcie bezpieczni, trzeźwi i widoczni. Ta triada pozwoli wam ocalić zdrowie i życie i nie spowoduje kłopotów dla innych uczestników ruchu drogowego. Tak to już jest. Z tego co wiemy, już niedługo będziecie wszyscy musieli mieć tablice rejestracyjne, żebyście nie uciekali bezkarni, i obowiązkowe OC. Ale jest też mała taka lampka w tunelu. Otóż weszliśmy w posiadanie fantastycznie opracowanego przez WORD, jak tu widać, kieszonkowy koridor drogowy, gdzie wyłuszczono w sposób profesjonalny, ale jednocześnie dostępny prawa i obowiązki rowerzystów oraz tam transportów innych tam hulajnóg. Mamy spis treści. I cały materiał jest bogato i kolorowo i w sposób zrozumiały ilustrowany. Łącznie z najnowszymi przepisami. Bardzo opracowane. Każdy rowerzysta powinien to przeczytać i WORD powinien to rozdawać naprawdę w wielkich ilościach, chociażby tym, co u nich się uczą. Coś pięknego. W WORD-zie należy wam się pochwała w rozkazie dziennym. A tu są to szczególnie znienawidzone światełka, bo rowerzyści nie rozróżniają kolorów. Jak ich wkurza te czerwone dla nich. Oni tego nie widzą. Oni widzą stale zielone. Proszę. No lepiej się chyba już nie da. Kończąc te nasze dywagacje, pamiętaj rowerzysto. A nie tylko i ty, bo i każdy inny uczestnik ruchu drogowego. Poruszaj się bezpiecznie, trzeźwo i bądź widoczny. Do zobaczenia na drodze szerokości i przyczepności.